Pizda ogień! Muszę rzucić te szlugi w chuj. Co ja pocieszysz, kurwa? Idziemy na tą górę. No dawaj, dawaj, gruba się. Ja patam, kurwa. Jest nieźle. Daj, kurwa, zajaramy. Co jest, młody? Co jesteś taki zamyślony? No co? Nic, kurwa, jajco. Jak chcesz, to nie mów, kurwa. No widzę, że cię coś męczy. Miałem rozmowę z dziadkiem. Taką od serca. A o czym? O Bogu. Którym? Kurwa. Widziałem, że będziesz miał bekę. No i co z tym Bogiem? Nie wiem. Nie wiem, nic nie wiem. Wszystko się jakoś we mnie gotuje. No ale co się konkretnego dzieje? Jak my żyjemy w ogóle, co? Przecież to jest pokurwione. Dziadek powiedział mi, że jeśli możesz spokojnie zasnąć w nocy, to masz czyste sumienie. To jest najważniejsze w życiu. A ty? Co ja? Masz czyste sumienie? Przecież wiesz, że nie. Ale ja lubię to życie. Czasem coś poćpasz, poruchasz. Chciałbym, żeby było tak zawsze. Co jak nie będzie? To chuj to wszystko. Ja tak serio, jak potrzebujesz pogadać, to może się spiknij z tym księdzem. Rudy to jest chyba dobry wybór, nie? Ja ci mogę załatwić dupę. To może on ci załatwi jakiegoś Boga. Wiemy, czy ty będziesz siedział tak jak pizda. I tak mijały kolejne dni, w których raz się odnajdywałem. Raz gubiłem bez reszty, wysłuchując na przemian kłótni o bzdury, kłótni o ćpanie. Rozmów o robocie, rozmów o rządzie, o religii, o szatanie.
o braku wiary, o tym, że wszyscy i tak umrzemy, o dzieciach, o zmarłych, o żyjących, o osiedlu, o samochodach. Wszystko to łączyło się w błędne koło, z którego nie umiałem się wydostać ani ja, ani Olgierd, ani nikt, kogo spotkałem do tej pory na swojej drodze. Nie przyszedłem tutaj klepać regułek. Doskonale. Ja też nie jestem od tego, żeby ci ich udzielać. To dobrze. Też tak myślę. Więc co ci dolega, młody człowieku? Budzi ksiądz. Żyję w grzechach. Obserwuję je. No? Czuję, jak mnie zjadają. Ale nie mogę z tym nic zrobić, jakbym był w jakiś sposób od nich... No. Uzależniony. Uzależniony. A jakie grzechy masz na myśli? Może będę mógł ci pomóc? Nie musisz się śpieszyć, mamy czas. Ten pierwszy jest chyba najgorszy. Przepełnia mnie. Nas wszystkich od samego rana do wieczora. A nawet czasami w ciągu nocy. Jest silny i trwały. Jakby nie dało się go obejść, zmniejszyć, zapanować. Wyżera nas i zmusza do działań, rzeczy, których nie chce być już świadkiem. Panuje nade mną, nad nami. Zachowujemy się wtedy jak zwierzęta. Jakbyśmy chcieli tylko tego. Byle więcej. Bez podziału na dobro czy zło. Istnieje tylko to. Istnieje tylko gniew. Za tych, co nie mogą. To budzi pustkę. W sercu. Wiesz co, za chwilę zaczyna się msza święta. Poczekasz. Porozmawiamy po mszy. Normalnie, oko w oko. Co ty na to? Dobrze.
Bóg włożył nań grzechy wszystkich nas. Ksiądz naprawdę wierzy w to wszystko? Tak, Gustawie, wierzę. Skąd ksiądz wie, jak mam na imię? Chodziłem z twoim ojcem do szkoły. Wyjdziemy przed kościół? Co słychać u ojca? Ksiądz? Jak ostatnie kuszenie Chrystusa. Nie, dziękuję, może później. No ojca nie jest za dobrze. Co się dzieje? I ksiądz, jak to jest? Jak ktoś na kim nam zależy, robi coś takiego, co na początku wydaje się być nieznaczące, a potem rozrasta się, a potem jest już za późno. Tak, wiem. To mój ojciec wybrał drogę, w której liczą się tylko dwie rzeczy. Jedzenie i woda. Jedzenie i woda. A twój ojciec jaki jest? Jaki był? Przepraszam, nie wiedziałem. Nie przejmuj się. Skąd mogłeś wiedzieć? Mój ojciec... Jakby to ująć łagodnie... Był romantykiem i kochał kobiety. Mój ojciec był chciwy. Nie znał miary w uganianiu się za kolejnymi kobietami. Nie przepuścił żadnej, czy to wesele, urodziny, czy wizyta u lekarza, czy nawet przypadkowe spotkanie się wzrokiem na ulicy. Mama znosiła to bardzo źle, ale udawała, że nic nie widzi. Ale jak to zwykle bywa, trupy chowane po szafach kiedyś wychodzą na światło dzienne. I co było wtedy? Wtedy zazwyczaj kończy się jakiś etap. Niekoniecznie dobrze. Pięknie tu, co? Zdecydowanie. Poczęstuj mnie papierosem. To trochę dziwne, nie? No. Nie, ksiądz. Że się tak dogadujemy. Czasami zdarza się taki dzień, taki moment, że ryzykujesz zaufaniem, które komuś dajesz. Albo się spaszysz, albo dostaniesz to samo. Warto było? Myślę, że tak. A ksiądz kiedyś kochał? Tak, ale to chyba nie ma sensu.
Pierdalaj. To dopiero by klasa, no zanim ta zmontują drużynę, a jeszcze nie była awansu. Młody! Muszę już lecieć. Jesteś pewien? Tak, tak. Dzięki za rozmowę. I ja dziękuję. Zapomniałem jeszcze o jednym grzechu. O naszym lenistwie. Albo o braku odwagi, by coś zmienić. Weźmy na przykład mnie, siedzącego w tym samochodzie z tymi ludźmi, z tym światem wokół, jakby jutra miało nie być. Jakby mnie miało nie być. Jest tylko jedna różnica. Ja chcę być. Zostawiłem tutaj serce. Poznałem ludzi równych, nieważne na którym piętrze. Biała róża na czerwonym tle, to mamy w herbie. Dużo bólu i cierpienia, to nam kręci we łbie. Uśmiech nam maskuje twarze, nieważne co będzie. Widzę brata pod klatką z kłopotem, a wita z uśmieszkiem. Tworzymy rap, jak w życiu nie w parze z kłamstwem. Brak siebie brudzi kartkę, pozdrawiam faksem. Od W do R do Z do E do H do N do I do A. Każdy ważną rolę gra. Życie jak breakdance, otoczenie w nim ja. Niekoniecznie dający przykład, lecz z wiarą, że się da. Każdy z nas tłamsi ból i chce stłamsić do cna. Marzenia daje nur, bo chce odbić od dna. Czemuś problem miał duży, już się nie uronił za. Teraz ja piję za niego na ławce do dna. Braciak gościa wyjaśnił wypadły kły. Tamten znalazł pomoc na policji, chwaląc się tym. Braciakowi grozi trzeci raz pucha, bo tamten zrywał króla. Szachmat, po planszy się tak nie buja. Tu skupiasz się jak pomagać, a każdy odważny stoi. Brakuje nam tylko hajsu sztucznego jak w Monopoli. Tutaj ciągle musisz z sobą być, a nie że się boisz. Zgrywasz kogoś, kim nie jesteś, wiertel cię szybko wyszkoli. Tutaj poznałem tych starszych, którzy piszą wciąż wiersze. Malują piękne obrazy, jak dla mnie Janku najlepsze. Wrażliwość to pierwsza salet, wbijasz gdzieś na osiedle. Bywa jak bywa, uzyskali ten talent, świat nie biednie. Zmieniają się bloki, tylko nie my. Nie liczymy listków spadających, kochać czy nie. Moje najbliższe otoczenie to wy. I dziękuję za to wam.